Niemcy nie chcą kroczyć ścieżką pozyskiwania energii z atomu, podczas gdy dla wielu europejskich krajów, w tym m.in. Francji, jest to jedna z podstaw krajowej energetyki. W tym filmie postaram się nakreślić główne pozytywy wykorzystania energii jądrowej. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Rozwój technologii. Podczas rozmów o atomie nieodzownym punktem jest przytoczenie przykładu Czarnobyla. Rankiem 26 kwietnia KGB sfilmowało krajobraz po najgorszym wypadku nuklearnym w historii. Ktoś, kto kręcił ten odtajniony film, przyjął ogromną dawkę promieniowania radioaktywnego. Główną przyczyną katastrofy w Czarnobylu były błędy konstrukcyjne i ogólne błędy proceduralne i organizacyjne, które można określić mianem flejostwa, które było silnie związane z brakiem kultury bezpieczeństwa w dawnym ZSRR. Proces rozwoju elektrowni jądrowych nieustannie trwa. Wymogiem dla ewentualnej elektrowni jądrowej w Polsce jest to, aby była co najmniej trzeciej generacji, zaś jeżeli chodzi o ryzyko awarii, posłuchajcie sami. Obiekt należy zaprojektować tak, aby prawdopodobieństwo degradacji rdzenia było mniejsze niż raz na 100 tysięcy lat pracy reaktora, a prawdopodobieństwo wystąpienia awarii mogącej doprowadzić do wczesnego uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa lub do dużych uwolnień substancji promieniotwórczych było mniejsze niż raz na 1 milion lat pracy reaktora. Jeżeli jesteśmy w temacie ofiar energetyki, to musimy również uświadomić sobie, że energetyka oparta na węglu przynosi swoje ofiary. Jest to jeden z czynników powodujących zanieczyszczenie środowiska. Jako jeden z wymiernych skutków pozyskiwania energii elektrycznej w ten sposób można wymienić smog, na który umiera rocznie kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Emisja odpadów ze spalania paliw kopalnych zabija rocznie nawet kilka milionów ludzi na całym świecie. Tym samym przechodzimy do kolejnego argumentu za atomem. Niska emisyjność, czyli ekologia. Poprzedni argument miał na celu rozwianie wątpliwości związanych z nakręcaniem strachu w związku z katastrofami. Tutaj jednak chciałbym poruszyć argument pozytywny, który może być receptą na jeden z klimatycznych problemów naszych czasów, czyli emisyjność. Niska emisyjność. Porównajmy liczby, które dotyczą emisji dwutlenku węgla z różnego rodzaju elektrowni. Wykres pochodzi z 2014 roku i został stworzony przez IPCC. Wnioski możecie wyciągnąć sami. Chcę, aby suche liczby mówiły same za siebie. Jeżeli chodzi o składowanie radioaktywnych odpadów, do tego celu można użyć na przykład nieczynne kopalnie. W Europie istnieją mniejsze państwa, które radzą sobie z tym problemem. No właśnie, inne kraje. Wychylmy na chwilę głowę i spójrzmy na żywe przykłady. Inne kraje. Podobno Polska jest papugą narodów, ale moim zdaniem to co dobre można jak najbardziej adaptować. Tym bardziej, jeżeli przykład wykorzystania energetyki jądrowej znajduje się tuż za Miedzą. Sporo naszych sąsiadów posiada elektrownie jądrowe, aż 5 z 7, w tym Słowacy, którzy będą budowali swój 8. i 9. reaktor jądrowy. Krajem, który na pewno ma duże potrzeby energetyczne i który ma wręcz nadwyżki energii z atomu, jest Francja. Ma aż ponad 50 reaktorów jądrowych. Ten kraj niskoemisyjnej energii opiera swój sukces głównie na atomie. Kontrargumenty. Koszty zmiany postaw naszej energetyki oczywiście będą wysokie i rozłożone na lata, ale czy rzeczywiście chcemy wierzyć w teorię, że Polska jest za biedna na atom, jeżeli z tej technologii od lat korzystają kraje Europy Środkowej i Wschodniej? Odnawialne źródła energii oczywiście są opcją i ewentualnym uzupełnieniem energii z atomu, jednak w naszym kraju z takim zapotrzebowaniem na energię jest to wręcz nieosiągalne, by w taki sposób zaspokajać nasze potrzeby. Jeżeli chcemy odejść od emisyjnego węgla i nie korzystać z gazu, który jest również emisyjny, to jedną z niewielu rozsądnych dróg wydaje się być właśnie atom. Opieranie swojej energetyki na odnawialnych źródłach energii może nie starczyć. Na koniec chciałbym Wam polecić grupę na Facebooku Zielony Atom, z której częściowo czerpałem informacje do tego odcinka i do której Was zapraszam. To jednak wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Zapraszam Was również na inne filmy. Do usłyszenia!